No hejka wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem, który jest pierwszym z 7 vlogów, które codziennie będą na moim kanale. Mam nadzieję, że się cieszycie i powiem Wam, że zależy mi na tym, żeby te vlogi jak najwięcej z Was oglądało, dlatego chciałabym, żeby... takie moje założenie jest, jeżeli każdy z tych vlogów będzie miał minimum 800 wyświetleń, bo wiem, że vlogi zazwyczaj mają tak do 500, do 600 wyświetleń, także jeżeli te vlogi będą miały po 800 wyświetleń, to wtedy vlogów na moim kanale będzie coraz to więcej. Zależy mi, żebym po prostu kręciła dla dużego grona odbiorców, dlatego tak będzie. Przychodzę do Was z małym holem, właśnie się uderzyłam metką. Pokazuję Wam moje pierwsze w życiu kroksy. To są takie baletki, które kupiłam teraz niedawno na wyprzedaży w Selgrosie. Były za normalnie 98 zł, a ja kupiłam je za 18 zł. I w ogóle dajcie mi znać, czy macie kroksy, bo to są moje pierwsze w życiu i to jest w ogóle rozmiar 35, normalnie noszę 36. Podobno właśnie jest lepiej mieć jeden rozmiar mniejszy, ale kupiłam 35, bo nie było 36, a bardzo je chciałam mieć, bo to są takie buty, wydaje mi się, mega odporne na wszystko i że przez najbliższe 10 lat będę je miała. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają na nodze. Ale to zaraz. Jeszcze haul lumpeksowy. Mam dla Was tylko jedną rzecz. Kupiłam sobie w lumpie, dzisiaj byłam. Nie było jakiejś specjalnej wyprzedaży. Ojej, ale mnie prześwietliło. Nie było jakiejś specjalnej wyprzedaży, 22 zł za kilo. Ta bluzeczka kosztowała mnie całe 1,70 zł. Jest to taka koronka. Oczywiście pod spód będę zakładać jeszcze bluzkę na ramionczkach, taki top czarny, i wtedy będę mogła na przykład ubrać ją do pracy, bo nie wyobrażam sobie iść do pracy w samym biustonoszu pod tym. Więc bardzo mi się podoba i w ogóle jeżeli chodzi o markę, Vero Moda XS, więc naprawdę całkiem spoko, bardzo mi się podoba. Mierzyłam jeszcze w lumpeksie 5 innych bluzek, ale każda praktycznie gdzieś tam mi nie pasowała, albo w biuście była za mała, za ciasna, albo była zbyt krótka i każda z tych bluzek kosztowała około złotówkę, bo to też wszystko na wagę, wszystko takie cieniutkie, leciutkie. No ale stwierdziłam, że no nie będę kupować dlatego, że coś jest mega tanie. To jest taka moja złota zasada, także jeżeli kupujecie coś w lumpeksach, to ja bardzo staram się trzymać tego, żeby kupować tylko rzeczy, dzwoni mi ktoś, tylko rzeczy, które naprawdę potrzebuję i są w porządku. Dobra, telefon odebrany, tak, wybaczcie mi, ale dobrze, że mam tą opaskę, bo normalnie bym nie słyszała, że w innym pokoju jest telefon, więc jestem mega zadowolona z tej bluzeczki, bardzo fajnie, miałam po prostu taką ochotę iść i sobie coś kupić. Pokażę Wam jeszcze te buty. Prezentują się, o tak, jeszcze mam metki, ponieważ mam możliwość ich zwrotu i zastanawiałam się, czy by ich nie zwrócić, z racji, że to jest 35, a nie 36. Nie byłam pewna, czy to będzie właściwy rozmiar, mierzyłam je w sklepie, ale no miałam wątpliwości. Wydaje mi się, że są takie w sam raz, na styk, gdyby były większe, to by mi spadały. Także te metki pewnie zaraz oderwię, myślę, że one naprawdę będą niezniszczalne. Dajcie mi znać, czy Wy macie kroksy, bo jestem ciekawa, jak z trwałością tych butów, czy one naprawdę są wytrzymałe. Wiecie, jak gdzieś się tam uderzy czy coś, to one się nie powinny zniszczyć, a materiałowe to wiadomo, od razu widać i zostaje ślad na stałe. Więc mam nadzieję, że po prostu będę miała buty na bardzo długo i bardzo mnie to cieszy, bo lubię rzeczy, które są naprawdę praktyczne i długo wytrzymują, a nie takie, które po kilku użyciach nadają się do wyrzucenia. Dzisiaj na obiad robię sama gofry. Mam tutaj zrobione już ciasto, wykorzystałam przepis z internetu i tutaj w mojej gofrownicy robią się gofry. Zobaczcie, a jak sobie je odwrócę, to jakie ładne są. Tutaj fajnie się odbiła forma. Staram się nie dawać za dużo ciasta, żeby ono nie wypłynęło z tego opiekacza. I teraz są na takiej kratce po to, żeby się nie spociło to ciasto, żeby było odprowadzenie ciepła.
Dam i tak mniej więcej będą wyglądać moje gofry. Na razie tylko trzy sobie przyozdobiłam. Trochę marmolady, ananas i porzeczki. Własnoręcznie zbierane. Tutaj jeszcze połówkę zrobiłam, bo troszeczkę masy mi zostało, to nie chciałam jej marnować. Wycierałam tutaj przed chwilą kurze i pomyślałam sobie, że zrobię taki mały... Oj, coś odbiło. Taki mały porządek tutaj w mojej szufladzie z kosmetykami, które właściwie to jest trochę taki mój mały magazyn. Zrobię go razem z Wami, ponieważ bardzo lubicie, kiedy pokazuję Wam takie rzeczy, takie kosmetyczne. Więc to jest cała moja szuflada pełna kosmetyków. Szczerze powiedziawszy, kiedyś tu był straszny bałagan, miałam tu mnóstwo różnych rzeczy, a potem zrobiłam porządek i stwierdziłam, że tutaj będę miała tylko właśnie rzeczy kosmetyczne, ponieważ wiadomo, dostaję jakieś różne paczki i fajnie byłoby mieć to w jednym miejscu, dlatego trzymam to tutaj. Nie trzymam tego w łazience, ponieważ tam nie mam miejsca, a ta szuflada zawsze była taka niepewna, nie było wiadomo, co tutaj do końca wrzucić, czego nie wrzucać. Tutaj mam jeszcze wodę toaletową z Polis, z Tubi, ale ją sobie teraz, zaraz sobie ją odłożę na toaletkę, bo właściwie tam powinna być. Coś muszę zrobić z różnymi opakowaniami, które są tutaj niepotrzebne. Tutaj mam po perfumach, pokażę Wam. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział mojego filmu, gdzie pokazuję makijaż, tutaj gdzieś Wam go podlinkuję, to tam również używam tych perfumów. Rewelacyjny flakonik, po prostu mistrzostwo świata. Więc to jest właśnie pudełko po tym flakoniku. Ono idzie do wyrzucenia, bo właściwie nie jest mi potrzebne. Flakonik odkładam i to również na toaletkę. Muszę pamiętać o tym, żeby odkładać rzeczy na miejsce, bo później mam bałagan, a te rzeczy mają swoje miejsce, więc wiadomo. To w ogóle jest przyrząd, od kolegi pożyczyłam, pozdrawiam, do mierzenia, że tak powiem, tłuszczu. Polega to na tym, że trzeba złapać tutaj kawałek, wiadomo, tylko jakieś inne miejsce i można sprawdzić, ile ma się tego tłuszczu. Chciałam sprawdzić to u siebie na brzuchu, miałam w planach ćwiczyć, ale coś nie wyszło, także chyba to oddam koledze. Tutaj mam jeszcze właśnie, bo tak, używam tej odżywki do paznokci, taka SOS, dosyć dobra. Więc to pudełko jest mi niepotrzebne. Ja w ogóle jestem strasznym zbieraczem co do pudełek takich, więc to idzie do segregacji. Tutaj mam z Eveline znowu stop nieestetycznym skórką. Zobaczcie, jaki mały produkt, a jakie duże pudełko. Te pudełko też chyba wyrzucę, tak? Bo no właśnie takie pudełka zabierają przestrzeń, a tego kremu używam. On jest tutaj na skórki, żeby zmiękczyć je i odsunąć. Tak właściwie można byłoby innego kremu, jakiegokolwiek innego używać, żeby skórki sobie odsunąć. Wystarczy je tylko nawilżyć. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wczoraj pokazywałam Wam, że kupiłam tą musakę i tak właściwie chcę ją dzisiaj przetestować, bo ona kosztowała tylko 3 zł. Wyczytałam tutaj, że to wystarczy tylko przełożyć na talerz, podgrzać i no, wygląda średnio apetycznie. Tak to wygląda, ale zaraz to przerzucę na talerz. Nie, tak nie chcę wyjść. Nie chcę tego popsuć, bo wydaje mi się, że... O, proszę, jak ładnie. Wygląda tak sobie, ale wydaje mi się, że to będzie dobre, bo ja bardzo lubię lasagne. Musaka, pamiętam jak jadłam w Grecji, to też miała dosyć podobny smak jak lasagne. Może źle to interpretuję, ale no tak było. Tutaj rozlał olej, no ale zobaczymy, jak to będzie smakować. Wygląda mało apetycznie, naprawdę, ale myślę, że będzie dobre. Mi smakuje bardzo dobre. Jeżeli jesteście studentami, no ja już nie jestem, ale jest to bardzo budżetowa opcja na obiad, za 3 zł obiad. Oglądam teraz
program, w którym remontuje się domy. Bardzo lubię oglądać takie rzeczy, dajcie znać, czy też lubicie. Pokażę Wam. Mam nadzieję, że Was nie przeraża ten widok, że będę mówić do Was z maseczką na twarzy, ale chciałam jeszcze powiedzieć kilka słów na temat mojego Instagrama. Jakby co, zapraszam, tutaj jest mój Instagram, sysia.official. Długo się zastanawiałam, czy bardziej iść w stronę YouTube'a, czy bardziej w stronę Instagrama. Oczywiście, wiadomo, najbardziej aktywna jestem na YouTubie. Na Instagramie też fajne jest to, że można wrzucać te relacje i właśnie głównie chodzi mi o relacje, bo wrzucanie zdjęć to nie jest dla mnie problem, ale wrzucanie jednocześnie filmów na YouTuba i relacji jest już dla mnie trudne, bo naprawdę jest ciężko to wszystko ogarnąć. Kiedy pracuję na etacie, kiedy po pracy mam drugą pracę, którą jest YouTube, i później jeszcze, żeby wrzucać relacje na Instagrama, jest to dla mnie, szczerze powiedziawszy, nie do ogarnięcia. Naprawdę to się tak wydaje, co to takiego tam wrzucić jakąś relację na Instagrama? Nie, to nie jest takie łatwe. Stwierdzam, że raczej nie będę jakoś super aktywna w relacjach na Instagramie. Oczywiście, jeżeli chodzi o zdjęcia, to zdjęcia będę wrzucać dalej tak jak wrzucałam. Nie jestem też jakoś super regularna w tym, ale fajnie jest mi tego Instagrama mieć. Instagram czasami daje mi jakąś inspirację. Oczywiście Instagram jest trochę wkurzający pod tym kątem, że tam jest wszystko takie idealne i to mnie też wkurza, tak jak pewnie część z Was też to wkurza. No ale co zrobić? Tutaj jeszcze sobie troszeczkę na szyję rozprowadzę tej maseczki. Całkiem dobra jest. Wydaje mi się, że za 20 minut wcale nie będzie sucha. No ale zobaczymy. Już minęło 6 minut. No także tak to się prezentuje. Głównie najbardziej aktywna będę na YouTubie i tutaj o to się nie martwcie. Filmy zawsze będą na bieżąco. Dajcie mi znać w komentarzach w ogóle, co sądzicie o tym, że teraz wrzucam codziennie vlogi. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. To jest trochę taki zalążek vlogmasa. Ale nie wiem, czy w tym roku będzie vlogmas, bo jeszcze nigdy nie zrobiłam vlogmasa takiego od 1 grudnia do 24 albo do 31, niektórzy robią. Może zrobię, nie wiadomo, to raczej bym się nie nastawiała, ale zawsze jakaś szansa jest. Dobra, moi kochani, to ten vlog dzisiejszy jest trochę taki przegadany, że tutaj postawiłam kamerę, pogadałam trochę, no ale tak. Tak to wychodzi. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o tym, żeby dawać mi kciuki w górę, bo to daje mi dużą motywację i wiem, że Wy chcecie oglądać moje vlogi z dnia codziennego. No i co? W ogóle jeszcze usta zrobiłam sobie. Sorry, ale no tak mam, że często włączają mi się jakieś inne wątki. Usta zrobiłam sobie jeszcze tym skrabem z Physician Formula. Bardzo fajne. Możecie zrobić sobie równie dobrze z miodu i z cukru, coś takiego. Fajnie złuszcza na skórek martwy na ustach. Dobra, pamiętajcie o łapkach w górę, subskrybowaniu i widzimy się już wkrótce. Cześć!